Hejka kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na ulubieńców Maję. Niestety, jak widzieliście w ostatnim filmiku, zaczęłam tam narzekać, że coś mnie pobolewa gardło i chyba mnie coś rozkłada. No i rozłożyło. Na ponad tydzień na antybiotyku wylądowałam, ale już praktycznie jestem zdrowa. Mogę tu jeszcze mieć jakiś troszeczkę zmieniony głos. Także powracam do Was ze zdwojoną siłą, bo się stęskniłam za nagrywaniem jak nie wiem co. Dobra, przechodzimy do ulubieńców. Będą ulubieńcy i jeden bubelek. Zaczniemy może od pielęgnacji i pierwszym produktem, który chciałam Wam pokazać, jest Ultraplex z firmy Joanna. Jest to taka tubeczka i dokładnie to jest regenerator, serum odżywcze, stabilizacja mostków dwusiarczkowych. Ultraplex to jest, podejrzewam, odpowiednik Olaplexu, tylko dużo, dużo tańszy, bo to kosztuje w granicach 13 zł. Niemniej jednak działa fenomenalnie. Po prostu jestem tym zachwycona. Tubka ma 100 gram. Powiedziałam, że to jest Joanny? Nie wiem. Działa to fenomenalnie. Nakładacie sobie to na włosy. Tutaj jest napisane, żeby to produkt pozostawić na 10 minut i owinąć głowę ręcznikiem. Albo dłużej. Ja to zawsze zostawiam dłużej i idę znowu tam robić swoje rzeczy. Jak po tym się włosy błyszczą i są mięciutkie. Po prostu to jest jakiś fenomen. Super jest ten produkt. Naprawdę, jeżeli chcecie taką fajną jakąś odżywkę, to Wam to polecam. Jest tu też napisane, żeby potem spłukać, umyć włosy szamponem z tej samej linii. Ja też go mam. On jest taki faktycznie dość mocno oczyszczający w moim odczuciu. Też kosztuje chyba zdychę ten szampon, jest z taką fajną pompką. Ale to jest miazga, to jest po prostu miazga, to jest najlepsza odżywka do włosów, jaką posiadałam. Produktem z pielęgnacji, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest to peeling z ziai. Dokładnie krystaliczny peeling cukrowy, złuszczająco wygładzający. Posiada on sobie masło karité, olej z orzechów brazylijskich i makadamię. Jest to dla mnie produkt fenomenalny. On mi pomógł pozbyć się uczucia bardzo suchej skóry na nogach. Tych suchych skórek, które u mnie występują po goleniu. Jak zrobicie sobie ten peeling i złuszczycie już tak fajnie tą skórę, to on zostawia po sobie taką tłustą, fajną, nawilżoną powłoczkę. Właściwie to po nim już możecie nie stosować balsamu, bo ta powłoczka jest na tyle bogata, że no nie potrzebujecie po prostu już smarować tych nóg. Przy tym są pięknie nawilżone, wygładzone, no produkt fenomen, a kosztuje też grosiki. Dodatkowo pachnie tak słodyczami, jakimś takim kakałem, coś takiego. No jest prze cudowne. Teraz przejdźmy do produktów do makijażu. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam tą pomadkę z Too Faced. To jest kolor Queen Bee, jak wiecie, to jest pomadka Melted Matte Liquified Matte Longwear Lipstick, taka długa nazwa. Kosztuje dużo, bo 99 zł, ale stwierdzam, że jest tego warta. Bardzo ładny kolor, naprawdę bardzo ładny. Ja go Wam może jeszcze teraz pokażę. Długo się utrzymuje, nie przesusza ust, nie robi takiej skorupy na ustach. No naprawdę fajny, bardzo fajny produkt. Najfajniejsze w tym produkcie jest chyba to właśnie, że kiedy nawet już chcę go zmyć wieczorem, bo on się tak długo trzyma, to nie potrzebuję, nie mam takiego uczucia popękanych, spierzchniętych ust i nie potrzebuję dodatkowego nawilżenia, bo one po prostu nie są jakby nadwyrężone przez niego, także polecam Wam. Szukałam też dobrego kleju do sztucznych rzęs, do przyklejania sztucznych rzęs i miałam klej Lash Grip, on się chyba nazywał, z Ardell. Jednak jakoś mi ten klej nie przypasował, nie wiem co w nim jest nie tak, ale no nie do końca moje klimaty. I zakupiłam sobie na próbę w Golden Rose zwykły klej do rzęs z Donegal. Przeźroczysty, z takim pędzelkiem, za jakieś 12 zł i powiem Wam, że on trzyma dużo, dużo lepiej niż ten mój Lash Grip z Ardell. Nie wiem dlaczego, może ja mam jakiś felerny produkt, bo wiem, że bardzo dużo dziewczyn go używa, jednak ten jest dla mnie osobiście dużo lepszy i dużo mocniej te rzęsy trzyma. Nie mam takiego problemu z ich przyklejeniem, jakoś ta aplikacja jest łatwiejsza i wiem, że jak przykleję, to już żadne kąciki mi się nie będą odklejały, nic z tych rzeczy, a przy tamtym się tak działo. Także jeżeli szukacie jakiegoś taniego odpowiednika kleju do rzęs, no to serdecznie Wam ten polecam, bo się sprawdza, a jest niedrogi. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, są pomadki z Belle. Bardzo ładna pigmentacja jest tych pomadek. One są takie nawilżające, ale ja ich nie nakładam ze sztyftu. Ja je nakładam w ten sposób, że nakładam sobie je na palec i potem delikatnie wklepuję w usta.
I w tej formie sprawdzają się świetnie, są przez to może mniej napigmentowane, ale znowu dłużej się trzymają i ten efekt jest taki delikatniejszy, nie taki nachalny. Można z tego uzyskać właśnie efekt do codziennego makijażu, taki wiecie, że nie razicie tymi ustami po ulicy. Także bardzo serdecznie Wam polecam, też nie wysuszają ust. Ich koszt to jest około chyba 10 zł, 8,99 zł. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest ta paletka do konturowania z Vibo. Muszę się Wam szczerze przyznać, że nadal nie dotknęłam praktycznie tych kremowych produktów tutaj z góry. No jakoś nie było okazji, czasu, nie wiem, dlatego o tych się nie wypowiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten przepiękny róż, ten bronzer i ten puder transparentny, to jest po prostu coś świetnego. Róż ma tak fenomenalny kolor, że on Wam tak ożywi buzię, nawet jak jesteście chore. Długo się trzyma, pięknie jest napigmentowany, ja Wam tego tak z daleka pokażę. Trochę się bałam tego koloru, a jednocześnie byłam go ciekawa, bo taki no jest inny niż wszystkie te różowe róże takie, jest dość ciemny, bo to jest ta wersja paleta do konturowania twarzy Dark. Ja ją kupiłam właśnie ze względu na ten róż. Jeśli chodzi o bronzer, też jest w odpowiednim tonie, chłodnym, też bardzo ładnie nim można pracować, ładnie się te kolory blendują, dają się ładnie rozetrzeć na buzi. Nie narobicie sobie tym plam, znaczy możecie narobić plamy, jeżeli to nieodpowiednio użyjecie, ale nawet jeżeli te produkty za mocno nałożycie, to one bardzo ładnie dają się rozetrzeć i za to ten produkt najbardziej lubię. No ten puder transparentny to wiadomo, można go tam nałożyć pod oczy, żeby utrwalić czy tam na strefę T. Ja się bardzo lubię z tą paletką, jest fajnie zrobiona, to jest kartonowe pudełko, takie otwierane, mogłoby być lusterko, byłaby jeszcze fajniejsza, no ale przez to jest też może lżejsza. Teraz pojadę na weekend, to będę się bawić tymi kremowymi produktami, nie wezmę korektora pod oczy specjalnie i dam Wam znać, jak te kremowe się spisują. Natomiast jeżeli chodzi naprawdę o te pudrowe, to są świetne odcienie, świetne te pudry i polecam Wam serdecznie. Mam wrażenie, że gadam trochę dzisiaj nie do ładu, nie do składu, ale wybaczcie, jeszcze jestem taka otępiała przez te zatoki. Czuję jeszcze, jak mi po prostu buzuje, ale chciałam Wam już coś nagrać, bo nie lubię Was tak zostawiać bez filmów cały tydzień. Nagrałam też ten makijaż, który mam dzisiaj, mam nadzieję, że się dobrze nagrał i będę mogła Wam go edytować w weekend. Teraz opowiem Wam o Bublu. Nie wiem, czy mnie śledzicie na Instagramie i na stronie na Facebooku, jeśli nie, to bardzo Was tam serdecznie zapraszam. Ale chyba o nim też mówiłam w holu zakupowym, nie wiem, musiałabym teraz zajrzeć tam. Jest to ten tusz do rzęs Essence Volume Stylist 18-godzinny z tymi... Tak, był w holu, bo mówiłam, że on ma takie ciczki, które przedłużają nam rzęsy, teraz mi się przypomniało, bo nie umiałam znaleźć słowa zastąpiającego ciczki właśnie. I niestety tym tuszem nie przedłużycie, nie wydłużycie sobie rzęs, nie pogrubicie i zrobi Wam takie dosłownie kluchy na rzęsach, posklejane, okropne. On nie robi nic, tylko jeszcze psuje cały efekt, po prostu się wkurzycie, bo kiedy zrobicie makijaż oka, wszystko ładnie ciaciu, wytuszujecie rzęsy i te rzęsy Wam po prostu wszystko zepsują. Tak, to już tyle ulubieńców na dziś. Jeszcze mam jednego właściwie. Przez to, że byłam chora i miałam tak zawolone te zatoki, koleżanka poradziła mi, pozdrawiam Cię Karolina przy okazji, żebym kupiła sobie zestaw do płukania właśnie zatok. Też wrzucałam nazwę tego produktu na Facebooku. I powiem Wam, że to uratowało mi nieźle tyłek. Nie wiedziałam, że to jest takie dobre. Jest to butelka z takim proszkiem w środku, ten proszek się wsypuje do tej butelki, bo ten proszek jest w takich saszetkach. Napełniacie to wodą przygotowaną i mieszacie oczywiście i tak jakby... Nie wstrzykujecie, no wpompowujecie tą wodę w jedną dziurkę i wylatuje Wam to drugą. Brzmi to okropnie. Na początku wrażenie też jest okropne, faktycznie jakby Was ktoś podtapiał i potem analogicznie robicie oczywiście z drugą dziurką. Ale tak to pięknie czyści zatoki, że po prostu umiecie w ogóle oddychać i zmniejsza się ucisk, dlatego że to się wszystko ruszy. Wiem, że ten opis jest może masakryczny i tak dalej, ale ja przyznam się, że ja takiego produktu nie znałam, a naprawdę mi to uratowało tyłek, więc może tym filmem komuś też pomogę i dlatego o tym mówię. Dobrze, kończę już mówić o glutkach i tych sprawach. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i ja będę się dalej kurować. Już teraz mam nadzieję, filmy będą bardziej regularnie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!